Przed 8 kolejką BetClick pierwszej ligi. Dzisiaj z nami Arkadiusz Kasperkiewicz. Cześć, Arek. Dzień dobry wszystkim. Stal Stalowa Wola. Beniaminek, lider, czeka na Beniaminka. Tak można określić niedzielne spotkanie tutaj w Niecieczy. Pierwsza drużyna z ostatnią drużyną w tabeli, ale wiemy, że ta pierwsza liga jest przewrotna. Wydarzyć się może wszystko. Na pewno tutaj kibiców w Niecieczy czeka ciekawe, ekscytujące spotkanie. Myślę, że tak. No zgadza się. Tak jak powiedziałeś, lider czeka na Beniaminka. Tabela jest taka, jaka jest, ale szczerze mówiąc, to my na nią nie patrzymy. Skupiamy się naprawdę na każdym kolejnym meczu. Jaki by to nie był przeciwnik, którego miejsca w tabeli by nie zajmował, to myślę, że to naprawdę na ten moment i tak naprawdę ogólnie to nie oddaje tego, jaki to może być mecz, więc nas to kompletnie nie będzie interesowało. Chcemy zagrać swoje spotkanie na swoich warunkach, żeby postarać się zdobyć 3 punkty, bo wiadomo, że tutaj 3 punktów nikt nam nie da za darmo, więc tym bardziej zespół, który no na razie jest w tabeli tam, gdzie jest i na pewno będzie chciał swoją sytuację poprawić, więc to nie będzie łatwe spotkanie, często określane trochę tak w kategorii takiego meczu pułapka, dlatego też mamy podwójną koncentrację i skupienie na tym spotkaniu, żeby naprawdę rozegrać dobre spotkanie na swoich zasadach, na swoich warunkach i spróbować zdobyć 3 punkty na własnym stadionie przed przerwą na kadrę. Gdy trener Brosz przyszedł tutaj do Niecieczy, to mówił, że jego celem jest wygrywanie każdego kolejnego meczu. I widzę was, rozmawiając tutaj z wami na początku tego sezonu, że naprawdę macie to zakodowane, że nie wybiegacie do przodu, nie analizujecie za bardzo wszystkiego, tylko po prostu skupiacie się na tym kolejnym meczu, na tych kolejnych 90 minutach. No zgadza się. No myślę, że jest to słuszne i takie dobre podejście, tak długofalowo, bo to też jak powiedziałeś, no, analizowanie czegoś, co będzie w przyszłości, ile trzeba zrobić punktów, kto będzie naszym przeciwnikiem, to no, nie mówię, że nie sprzyja, ale myślę, że nie jest to do końca potrzebne, więc lepiej koncentrować się po prostu na każdym kolejnym meczu, nie patrzeć też do końca to, co było, że my teraz jesteśmy w takim miejscu, a ktoś inny w innym, bo to tylko powinno jakby dawać nam, przynajmniej nam w tej sytuacji, pewność siebie. Oczywiście trzeba wyciągać wnioski z tych rozegranych meczów, jak możemy zagrać w pewnych sytuacjach lepiej, gdzie pewne sytuacje możemy poprawić, ale finalnie koncentrować się, tak jak powiedziałeś, na każdym kolejnym spotkaniu i zobaczymy po prostu, co finalnie 34 kolejki tego sezonu nam dadzą na sam koniec. Beniaminek zawsze na początku płaci frycowe, ale w końcu każda drużyna się przełamuje i to może być niebezpieczne przed niedzielą. Wiemy, w jakiej formie, w jakiej dyspozycji jest drużyna Słoni, ale właśnie różnie może być i ta koncentracja jest chyba kluczowa. Zgadza się, no tak jak powiedziałem wcześniej, że koncentrujemy się naprawdę bardzo mocno na tym spotkaniu, tak jak zresztą na każdym innym, tak, bo nie patrzymy na to, że jest to Beniaminek, że są na tą chwilę na ostatnim miejscu, podchodzimy z szacunkiem do każdego rywala, kto by nim nie był i no, nie będę się tutaj powtarzał, no, po prostu mamy przed sobą w niedzielę 90 minut z kolejnym przeciwnikiem, kto by nim nie był, tak, czy to jest ta Stalowa Wola, czy ktokolwiek inny. Nie interesuje nas to, że oni są na ostatnim miejscu i są Beniaminkiem, tylko po prostu jest to nasz niedzielny rywal i jesteśmy w pełni skoncentrowani i skupieni na tym spotkaniu. Arek, ostatnio naprawdę na meczach domowych atmosfera, tutaj kibice nie zawodzą w Niecieczy. Czy piłkarzowi to tak naprawdę robi większą różnicę? Przy jakich trybunach gra? Czy to jest taki fokus na tym, co się dzieje na murawie, że czasami odcinacie te trybuny? Odcinamy, myślę, że to za duże słowo. Oczywiście, że koncentrujemy się w dużej mierze na spotkaniu, ale też nie da się nie zauważyć tego, że tak jak powiedziałeś, w ostatnim czasie tych kibiców tutaj naszych na spotkaniach w Niecieczy jest coraz więcej i to nas bardzo cieszy, bo po to też gramy, po to są te wyniki, żeby ludzie mogli to oglądać, żeby mogli się cieszyć razem z nami z tego, co osiągamy i jakby nie było, no tak naprawdę piłka nożna jest dla kibiców, tak? My robimy swoją robotę taką wewnętrzną. Kibice się cieszą z tego, co widzą na boisku, widzą jakby jakie są wyniki i
tutaj jakby sukces i zadowolenie jest obustronne, tak? Więc oczywiście mamy na uwadze to, że jest ich coraz więcej i tak jak powiedziałem, że cieszymy się z tego faktu i chcemy, żeby przychodzili jeszcze w większej mierze, a my po prostu staramy się i miejmy nadzieję, że będziemy dalej robili to tak jak do tej pory, żeby tych kibiców dalej zachęcać, żeby przychodzili w jeszcze większej ilości. Arek, twoja forma, tak? Osobiście, gdybyś miał ją określić? Myślę, że jest coraz lepsza, tak? Ja osobiście czuję się od początku tego sezonu bardzo dobrze. Nie ma co się oszukiwać, że jeśli jestem dobrze przygotowany, to myślę, że ta gra wygląda nieźle i oczywiście nie jestem do końca od oceniania jakby tego, jak gram, ale jeśli miałbym sam o sobie powiedzieć, to czuję się dobrze. Staram się pomagać drużynie na tyle, ile mogę. Wyniki też to potwierdzają. Myślę, że moja gra też, ale tak jak wspomniałem wcześniej, że to nie ja jestem od końcowego oceniania mojej gry, tego jakie mam założenia, tylko mam robić to, co mam robić i mam nadzieję, że po prostu robię to dobrze w ocenie osób za to odpowiedzialnych i daję po prostu drużynie gdzieś tam pewność siebie, pomoc w tych spotkaniach i finalnie wyniki są takie, jakie są i oby były takie dalej. Słowo do kibiców, zaproszenie może przed niedzielnym meczem? No oczywiście zapraszamy na niedzielne spotkanie i miejmy nadzieję, że będziemy się cieszyć kolejny raz ze zdobyczy 3 punktów i dobrej atmosfery tutaj na stadionie, więc naprawdę gorąco zapraszamy w niedzielę na spotkanie. Arek, dziękuję bardzo. Dziękuję.